Rozdział dwudziesty Sytuacja materialna rodziny Natalii Pawłowny wciąż się pogarszała, pomimo że gospodarowano jak najoszczędniej. Zawsze rano naradzała się z madam jak ograniczyć do minimum wydatki. Lecz życie miało swoje wymagania, które należało zaspokoić. Prowadzenie domu utrudniał fakt, że w rodzinie złożonej z czterech osób dwie Natalia Pawłowna i Oleg, jako liszeńcy nie otrzymywali kartek żywnościowych, a więc prawnie skazane były na głodowanie. System przydziałów w ich wspólnocie nie miał oczywiście żadnego znaczenia. Stanowił jedynie przedmiot niekończących się szyderstw z władzy, która nie potrafiła odejść od reglamentowania nędzarskich racji i skończyć z bytowaniem społeczeństwa. Żywności wciąż brakowało. A na dodatkowe kupowanie jej u spekulantów nie starczało pieniędzy. Oleg wystarał się o kilka korepetycji, a także prelekcji w Straży Pożarnej, lecz uzyskane wynagrodzenie stanowiło kroplę w morzu potrzeb. Położenie bezrobotnego źle znosił, denerwowało go siedzenie w domu, a zwłaszcza obecność podczas rannych porządków wydawała mu się w najwyższym stopniu nudna i dokuczliwa. Widok nieposprzątanych pokoi. Kobiety w szlafrokach i fartuszkach, przerzucające się okrzykami i pytaniami w rodzaju, Asiu, czy sprzątałaś w bawialni? Albo, Sławeczek znowu nie ma czystych majteczek, trzeba zrobić pranie. Wywoływały w nim irytację i głuche rozdrażnienie. Ta strona życia jest nie dla nas, rozmyślał. Mężczyzna, nawet w pierwotnym stadium rozwoju społeczeństwa, zajęty był zawsze poza domowym ogniskiem, polowaniem, pasterstwem, walką. Gdy człowiek wraca po pracy do domu, gdzie czeka na niego nakryty do obiadu stół, czuje się wtedy głową rodziny zasługującą na poważanie. Później, w godzinach odpoczynku, z przyjemnością można pobawić się z dzieckiem czy pomóc żonie, ale rozpoczynanie dnia od bezsensownego obijania się po mieszkaniu. Oznacza stopniową utratę szacunku dla samego siebie. Asia domyślała się pewnie, co go dręczy i także boleśnie przeżywała tę dodatkową komplikację, bardziej dla niej przykrą niż brak zarobków. Raz po raz podchodziła do męża i zaglądając mu w oczy proponowała: Bawialnia już posprzątana, możesz tam, kochanie, posiedzieć, poczytać. Lub sypialnia przewietrzona. Nikt ci nie będzie w niej przeszkadzał, a pamiętniki Tajlanda, które czytasz, leżą na stoliku pod oknem. Całował ją w czoło, ale rozdrażnienie nie ustępowało. Ofiarowywał swoją pomoc, jednak najchętniej wykonywał polecenia wymagające wyjścia z domu, i wkrótce stały się zwyczajem jego poranne przechadzki ze sławeczkiem w najtrudniejszej dla niego porze, kiedy najdotkliwiej odczuwał swoją nieprzydatność w królestwie kobiet którego ślutowego ranka, gdy wracał z dzieckiem ze spaceru i był już na schodach, ktoś go zawołał z dołu. Zobaczył Wiaczesława, który doganiał go, przeskakując stopnie. Ja do was, Kazarinow, anuszka dała mi adres. To wasz synek? O, jaki fajny bąk. Podobny urwis do taty. I Wiaczesław wyciągnął palec, który Sławeczek natychmiast chwycił, zanosząc się wesołym śmiechem. Może dla dziecka byłoby lepiej, gdyby w ogóle nie przyszło na świat, powiedział Olek, nie spuszczając oka z syna. Czy wyobrażacie sobie, Wiaczesławie, jego przyszłość? Te niekończące się ankiety i szykany, jakimi będą go nękać za rodziców? Spokojnie, poczekajcie, towarzyszu Kazarinow. Nie śpieszcie się z przewidywaniami. Może do czasu, nim wasz urwis skończy szkołę, walka klasowa już wygaśnie i stać nas będzie na luksus nieobawiania się wrogów. Niewykluczone zresztą, że wtedy nie będziemy ich mieli. Do mieszkania, towarzyszu, nie wejdę. Chciałem zaproponować wam pracę w izbie przyjęć w szpitalu, w którym jestem zatrudniony. Pobory niewysokie, ale jak na początek obleci. Sądzę, że ankietą nie będą się interesować. Nie jest to bowiem inaczej niż w porcie, odpowiedzialne stanowisko. A ludzie są potrzebni, noszy nie ma kto dźwigać. Waszym bezpośrednim zwierzchnikiem będę ja. No jak, dogadaliśmy się? I wymienił znany już Olegowi adres. Dziękując Wiaczesławowi spytał, czy zna siostrę Murącewą. Ten jednak pracował od niedawna i nie zdążył poznać całego personelu szpitala. Pięć lat kazarinow, ucząc się najpierw na kursach przygotowawczych, a potem felczerskich, pracowałem w fabryce. W szpitalu czuję się jakoś nieswoją. Tam tworzyliśmy zżyty kolektyw. Młodzież dobrała się koleżeńska, wesoła, a tutaj jeden na drugiego patrzy wilkiem. Żadnych kółek ani pracy społecznej. Doczekać się nie mogłem chwili, kiedy zacznę pracować zgodnie ze specjalizacją, a teraz zwierzył się niemal żałuję fabryki. Na Nazajutrz rano Oleg zjawił się wcześniej w szpitalu i od razu uhonorowany został pełnym szacunku ukłonem portiera. Tym razem ankieta rzeczywiście nie przeszkodziła w jego zatrudnieniu. Tegoż dnia miało się odbyć ogólne zabranie personelu. Które poprzedzało niezwykłe napięcie. Oleg słyszał, jak w punkcie dezynfekacyjnym jedna sanitariuszka opowiadała drugiej. Stary doktor, znaczy się, mówił, że nieczysty w nią naprawdę wstąpił, bo są i biesy, i Chrystus, i król niebieski. I tylko Żydowiny powiadają, że ani pana naszego, ani biesów nigdy nie było. Tak stary gada. A młody jak nie skoczy od razu na niego, toż to kontra, powiada, ani diabła, ani Boga nie ma, a ty, siaki Owaki, pewnikiem z dawnych szpanów, na zebraniu ciebie na czyste wody migiem wyprowadzę. Później, przechodząc z noszami przez korytarz, usłyszał, jak jeden młody lekarz mówił do kolegi. Na dzisiejszym zebraniu starego neuropatologa za reakcyjność obrabiać będziemy. Wkrótce potem Felczer w punkcie dezynfekacyjnym powiedział Wiaczesławowowi. Dzisiaj naszego starego za kontrrewolucyjność na pewno zgnoją. Wiaczesław, do którego Olek zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, znał tylko początek historii. W sali kobiecej, na nerwowym, pojawiła się histeryczka, która wmówiła w siebie iż nachodzi ją duch nieczysty i domaga się od niej bluźnierczego czynu. Niedawno nocą przestraszyła wszystkie pacjentki i dyżurny personel, twierdząc, że widziała w ubikacji szkaradę podobną do żaby i trochę do małpy. Chora, opowiadając o tym, tak się trzęsła i płakała, że trzeba było wezwać dyżurnego lekarza, który z trudem przywrócił spokój. Nie wiedział, kogo i za co zamierzano na zebraniu gnoić, lecz można było domniemywać, iż konflikt między dwoma neuropatologami ma związek z ową pacjentką. Pójdziemy na zebranie, dowiemy się, zakończył swą relację Wieczesław. Przetrzymani w izbie przyjęć na zebranie się spóźnili. Gdy weszli, na trybunie gardłował jeden z lekarzy, jak się okazało, młody neuropatolog. Jest to przypadek oczywistej histerii na tle religijnym, a konkretnie wyobrażeń o nieczystej sile i opętaniu. I czymże mój szanowny kolega wyjaśnił niedorzeczne bredniowej historyczki? Mogę przytoczyć jego słowa, za których ścisłość ręczę. Ludowe wyobrażenia o opętaniu nie są wcale nonsensowne i mają podstawy. W takich wypadkach cudza mroczna wola podporządkowuje sobie danego człowieka. Jego ciało, duch opętańczy, wykorzystuje dla samorealizacji. I dalej. Dopóki psychiatria i neuropatologia nie uwzględnią kilku prawd z zakresu okultyzmu, nie będą mogły skutecznie zwalczać tego rodzaju zjawisk, jak manie, obsesje. Halucynacje, idiosynkrazje. Towarzysze, przecież to pachnie teozofią. Gdy zwróciłem na ten fakt uwagę memu szanownemu koledze, ten odparł. Mówiłem z wami jak z przyjacielem i kolegą. Mam nadzieję, że nasza rozmowa pozostanie między nami. Ja jednakże nie hołduję przestarzałym pojęciom ani przestarzałej moralności. W naszych czasach świadomość każdego człowieka winna być poddana społecznej kontroli. jeśli ktoś pragnie czegoś dowieść, niech bierze odpowiedzialność za swoje słowa. Osobiście się odcinam. U, całkiem źle, pomyślał Olek. Przypatrując się głową zebranych, próbował odgadnąć, która należy do człowieka mającego odwagę wypowiedzenia najskrytszej refleksji. Tymczasem na trybunę wszedł dyrektor Zawkinson, który nie spodziewał się, nie mógł przypuszczać, nie odważył się nawet pomyśleć, i teraz jest zbulwersowany, wstrząśnięty i nie pozwoli. Następnie zaczęli wypowiadać się inni lekarze, którzy skwapliwie odcinali się od kolegi i żarliwie dowodzili, że nie mają z nim nic wspólnego. Na koniec z pierwszych rzędów podniósł się starzec w białym kitlu. Z długą brodą i wysokim czołem poprosił o głos i po wejściu na trybunę powiedział: Uznaję istnienie człowieka równocześnie w kilku wymiarach. Według mego najgłębszego przekonania ciało fizyczne jest projekcją na jedną tylko płaszczyznę. Uznaję istnienie duszy, wierzę w Boga oraz w to, że bez Jego świętej woli włos mi z głowy nie spadnie. Przerwano mu. Obskurant klerykał. Rozległy się z sali okrzyki gorliwców. O głos poprosił młody elektrotechnik, który wykrzyczał: Dla człowieka zatrutego religijnymi przesądami nie ma miejsca wśród sowieckich uczonych. Kto pozwolił wam, obywatelu profesorze, w ten sposób wypowiadać się z tej wysokiej trybuny? Oleg nachylił się do Wiaczesława. No tak, z tej wysokiej trybuny. Szepnął. Nie padnie żadne słowo obrony. Mylicie się. Ostro zareagował Wiaczesław. Towarzyszu przewodniczący, pozwólcie teraz mnie. I zaczął przepychać się ku przodowi. Towarzysze, głos jego zabrzmiał młodzieńczo, energicznie, śmiało. Czym, powiedzcie, zajmujemy się teraz? Topieniem człowieka. Wszyscy jakby się zmówili, żeby pchnąć pod wodę starego i do tego zasłużonego pracownika. Religia, ma się rozumieć, jest szkodliwym przeżytkiem. Usypia świadomość mas pracujących i osłabia ich wolę walki z uciskiem wyzyskiwaczy. Towarzysze, Lenin i Stalin, uczą nas zwalczania religijnych zabobonów. Nie oznacza to jednak, że każdy wierzący jest naszym wrogiem. Ludzi religijnych są u nas jeszcze setki tysięcy i to naszych sowieckich obywateli. Powinniśmy nie topić ich, ale pomóc im w wyzwalaniu się ze starych przesądów. Towarzysze, wyjaśnijmy sobie: wrogiem jest ten, to z nami walczy. A ów człowiek wszak z nami pracuje. Nieprzyjaciel podstępnie szkodzi, pełza, kryje się i zadaje cios w plecy. A on mówił otwarcie, podzielił się swymi myślami w przyjacielskiej rozmowie. Jeśli wywalimy go na zbity łeb, wstydu się jedynie najemy. Każdy wówczas powie o nas, o zdrajcy, wszyscy komuniści są tacy. I tak już wystarczająco źle mówią o nas. Za bardzo rozpanoszyła się niezdrowa atmosfera donosów. Niedobra to towarzysze sprawa. Partia docenia indywidualną wartość każdego człowieka i temu, który przynosi większą korzyść, można czasem to odpuścić, czego by mnie nie wybaczono. Ludzi, którzy nie boją się mówić otwarcie, trzeba zawsze szanować. Tacy właśnie są nam potrzebni. Nie kochacie nas, towarzyszu profesorze, ale my się jeszcze zaprzyjaźnimy, przerobimy was na swój ład. W prezydium zaczęły się szepty. Wreszcie przewodniczący oschle zwrócił uwagę. Czas minął. Kończcie, konopalnikow! Wiaczesław spojrzał na stół przykryty czerwonym płótnem i ponure twarze siedzących za nimi ludzi. Już kończę! Niech żyje rewolucja na całej kuli ziemskiej! Urwał i zszedł z trybuny. Po zamknięciu zebrania Olek i Wiaczesław wyszli razem. Po dusznej sali mroźne powietrze wydawało się niezwykle przyjemne. Obaj równocześnie westchnęli. Było w tym coś znamiennego. Jak bardzo w ciągu tych piętnastu lat podlili się ludzie, hm, zauważył Olek, zapalając papierosa. W poprzednich czasach zdrada uchodziła za czyn hańbiący i jawne decydowanie się na nią równoznaczne było ze znalezieniem się poza nawiasem jakiegokolwiek środowiska. Wojskowego, naukowego, studenckiego czy robotniczego. Znałem wypadek, kiedy studenta podejrzanego o kontakty z trzecim wydziałem wszyscy otwarcie bojkotowali. Nikt z roku nie podał mu ręki. Ziemianie nigdy nie przyjmowali u siebie oficerów żandarmerii. Gdy toczył się proces dekabrystów, nie było tajemnicą, iż wiele osób z najwyższej arystokracji wiedziało o istnieniu przysiężenia, a jednak żadnej nie represjonowano. Znana jest rozmowa Mikołaja I z młodym Rajewskim. Imperator zapytał: I nie uznał pan za swój obowiązek poinformować mnie? Ten odpowiedział: Postępowanie takie, najjaśniejszy panie, sprzeczne jest z honorem oficera. Mikołaj uścisnął mu rękę ze słowami: Ma pan rację. W tamtych dniach. To, co wy nazywacie odcinaniem się, uznano by za podłość. Przypominam sobie też historię z korpusu Paziów za Aleksandra II. Znam ją dobrze, bowiem zamieszany w nią był mój ojciec. Grupkę kadetów przyłapano na niesubordynacji i wybrykach, za które groziła relegacja. W zmowie uczestniczyła cała kompania, czyli inaczej mówiąc klasa. Zatrzymano kilka osób, które oczywiście odmówiły wydania kolegów. Nie o to jednakże chodzi. Charakterystyczna była reakcja zwierzchników. Odwoływali się do autorytetu cesarza, który oświadczył: Moi przyszli oficerowie nie mogą inaczej postąpić, zdrajców z nich nie zrobicie, natychmiast wypuścić z karceru. Taka była postawa imperatorów. Zaś wasz wódz wzywa do masowych donosów i szpiclowanie uznaje za chwalebny czyn. Scena, którą przed chwilą oglądaliśmy na zebraniu, jest możliwa w waszym systemie władzy. Jeżeli mówicie to wszystko, aby zawrócić mnie z obranej drogi, nie łudźcie się, Kazarinów, na próżno. Nasze schorzenia i niedostatki sam doskonale spostrzegam, lecz sprawy partii nie zdradzę. Młody Przyjacielu. Nie mam zamiaru w jakąkolwiek stronę Was popychać. Zbyt zaszedł mi za skórę przymus ideowy, żebym sam miał go stosować. Niemniej, bez przerwy, nie mogę milczeć. Wszystko się we mnie burzy. Żal mi Was, kazarinow, porządny z Was człowiek i osobiście uczciwy, ale nie spostrzegliście, że staczacie się w przepaść. Oleg spojrzał na niego przenikliwie. Na pewno znajdę się w tej otchłani, ale robię wszystko, żeby nastąpiło to jak najpóźniej. Natomiast wy, Wiaczesławie, łatwo możecie stać się własnym grabarzem. Przekonany jestem, że wy również w nią wpadniecie. Wiaczesław zsunął czapkę na tył głowy i uważnie przypatrując się mijającej ich ciężarówce, zagadnął: A ta dziewczynka, kuzynka wasza, wyszła już za mąż? Nie, jeszcze nie wyszło. Nie takie to teraz proste. <laughs> Rozumie się, że nie proste. Byłych panów oficerów nie tak już wielu zostało. Ci, których nie posadzono, rozpieli się z rozpaczy. A inni stali się nowymi azefami. Taki jeden w sklepie komisowym pracuje jako taksator. Ceny wyśrobowuje nie gorzej od spekulanta, a nadęty niczym kogut. Nadałby się na narzeczonego? I kiwnąwszy Olegowi głową, skręcił w zaułek. U nóg Olega z ciemności wynurzył się pysk buldoga z wysuniętą wargą i okrągłymi, wyłupiastymi ślepiami. Taki sam był Alibaba, podobnie sapał, ciągnąc smycz. Przypomniał sobie ojcowski ekwipaż, nadbrzeża Newy i alibabę pod niedźwiedzią derą. Rasowe psy stały się teraz rzadkością. Że mimo woli kojarzyły się z minionymi czasami. Niedawno na ulicy nieznajoma dama rozpłakała się na widok Asi Pudla. Nie było w tym nic dziwnego. Puder zapewne wiązał się dla niej ze wspomnieniami o przeszłości, rodzinie, własnych mieszkaniach i codziennych miłych sercu drobiazgach. Nie do zniesienia sponurzał sowiecki Petersburg, czyli Leningrad. Po otwarciu drzwi Daszkow jeszcze w przedpokoju usłyszał smutną, dźwięczną melodię, nuconą przy wystukiwanym lewą ręką akompaniamencie, i już z progu zobaczył pochyloną nad fortepianem jasną główkę. Podszedł i pocałował błękitne żyłki na jej skroni. Sławeczek był dziś na spacerze? Przytaknęła, nadal uderzając w klawisze. Co grasz? Wydaje mi się, że tego nie znam. Mój utwór, odpowiedziała wciąż, nie zdejmując rąk z klawiszy. Twoje dzieło? Zagraj jeszcze raz. Chcę posłuchać od początku. Nie, jeszcze nieskończony, kiedyś przy okazji. Zerwała się i zatrzasnęła wieko. Przytulił ją do siebie. Nasłuchałem się dzisiaj obrzydliwej gadaniny, o której chciałbym zapomnieć. Zagraj mi jednak to twoje preludium. Czy może nocturn? Pod względem formalnym jest to raczej fantazja, odpowiedziała dalej się ociągając. Włożyłam w ten utwór wiele serca, lecz wciąż nie mogę go skończyć i usunąć dwóch, trzech chropowatości. Zamysł powstał dawno. W jej głosie pojawiła się żywna nutka. Pamiętam, Wujek serioza zawiózł mnie któregoś roku na cały sierpień do cichej wioski pod ługą. Kiedyś jesiennym wieczorem, gdy był na rybach, szłam samotnie przez pola. Zebrałam bukiet, strzempiasty, kolorowy, z wierzbicy i miodunki ostatnich rumianków. Robiło się chłodno i ciemno. Pola były puste, ciche, srebrzyła się mgła i nagle powiało chłodem. Szłam po łące porośniętej późnymi bratkami, zmarzłam i spieszyłam się do domu. I oto z oddali, z ledwo widocznej na skraju lasu cerkwi doleciał dźwięk dzwonu. Była wigilia święta zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Trwało wieczorne nabożeństwo. Nie wiadomo dlaczego drgnęłam i upuściłam, rozsypałam kwiaty. Usłyszałam w tym dzwonieniu coś osobliwego, smutnego, a zarazem podniosłego, dziwnie bliskiego. Dźwięk nasilał się, potężniał i przenosił mnie w przeszłość, w starodawne czasy, kiedy to czyściej i prościej żyło się u nas na Rusi, gdy w leśnych ostępach pojawiały się pustelnie i klasztory, takie jak Monaster Sergiewski. W którym rozmyślał z troską o ojczyźnie Sergiej Radonierzański i w głuchej puszczy na kolanach wznosił swe żarliwe modły. Wiesz przecież, że niedźwiedzie kładły mu się u stóp i, jak powiadają, modliły się razem z nim. Przed bitwą na kulikowym polu Dymitr Doński przywiódł tam dzikimi tropami swe i pochylił sztandary przed arcypasterzem. Głosem dzwonu, jakby odezwała się do mnie dusza Rosji, brzmiał on jak jęk ziemi ojczystej, a ostatni promień zachodzącego słońca miał kolor krwi. Chciało mi się płakać i modlić. Rosja doświadczyła tak wielu cierpień i wciąż nie mogła ich zaleczyć, wyjść z nich. Pamiętam, na niebie i ziemi zrobiło się ciemno. A ja wciąż stałam. Możliwe, iż byłam pod wrażeniem legendy o kiterzu, Korsakowa. I dlatego tak mocno przejął mnie dźwięk dzwonu. Jeszcze długo pozostawałam pod urokiem tej chwili. Teraz bicie w dzwony cerkiewne jest wszędzie zakazane. Oboje milczeli. Wiesz, wyciągnęła do niego ręce, nigdy nie zostałabym emigrantką. Nasza ruś w najczarniejszej nawet dla niej godzinie pozostaje wielką i świętą. Wydaje mi się więc, że porzucenie jej dla osobistego bezpieczeństwa jest grzechem. Oleg jakby pod wpływem bólu ściągnął brwi. Jęk ziemi ojczystej. Dobrze to powiedziałaś. Słuchaj, nie zwlekaj z zakończeniem tego utworu, żebym zdążył go jeszcze usłyszeć. Dostrzegł wymykające się spod jej rzęs spojrzenie pełne niepokoju, czułości i lęku. Natychmiast też zreflektował się, że nie powinien był tego mówić. Czy zademonstrowałaś profesorowi ten utwór? zapytał, pragnąc skierować rozmowę na inne tory. Zakazuje mi komponowania, z żalem odpowiedziała. Nie chcę, żebym się odrywała od doskonalenia wykonawstwa. Po północy Oleg, zasypiając sięgnął ręką do wyłącznika i w tymże momencie uwagę jego przyciągnął głuchy warkot ciężarówki. Samochód? Przed naszą bramą o tak późnej porze? Co to może być? Zastanawiał się, nasłuchując. Asia usiadła na łóżku i oboje znieruchomili. Odjechał. No, koniec. Śpij, kochanie powiedział po chwili spoglądając na żonę nie odwzajemniła mu uśmiechu wiem o czym myślałeś wiem wszystko szepnęła rozdygotana koniec rozdziału 27